Nie wiem, co to powiedzieć. Okej, i tutaj ta ramka. Stąd. Taka pusta. Czy tą pustą gdzieś włożyć? Czy zostawić? Zostawić ją. To dobra. Jest mniej więcej równo. Możesz jeszcze przesunąć, tak? Dobra, elegancko. I tu. No, dobrze jest. Czyli co? Kraciownia. Tym dmuchaczem. Dobra, i tu kładziemy korpusy, nie? Obydwa kładziesz? No, obydwa, nie? Czy jak to byś ty myślał teraz? Zamienić ewentualnie miejscami ten z tym? Nie wiem, jak wyglądają te korpusy. No właśnie. W środku. To co? Weź może na razie... Ten duży postawić? No bo tam był jeszcze czerw u mnie, nie? No. Dwa tygodnie temu. No i trzeba by pewnie... Weź podnieś ten duży, przejrzymy najpierw ten mały, zobaczymy jak on wygląda. O, ja ci go postawię tam na ulu. O, jest trochę już matko. No. Chyba moje mi się nie próżnowały. Dobrze? Mhm. To wygląda tutaj. Już będzie taki w większości posklepiony i ten to, znaczy, to trzeba go dać do góry. Znaczy się jak będzie. Nie? No widzę, że już że jest. Tak? No, może jeszcze nie wszystkie, ale widzę, że jest. Kurczę, pusta ramka. No, tutaj jeszcze, trochę dolane. Niech stoi tak jak jest, ona to już sobie doleje. No. Tutaj to jest, zobacz, jest dolane, tak, nie? Tak. Kryskaj. I one to będą teraz sobie. Zobacz. O, tu już jest pełno. Już sklepił. One sobie to będą sklepiły teraz na spokojnie, to jeszcze przez jutro doleją i. Wydaje mi się, że górą też do środkowych ramek zaczęły nosić. Też pełno. Tak. Czyli tutaj mam dwie półramki pełne. No. O, podrobione. Tutaj też jest pełniutka, więc też jest pogrubiona. To jeszcze czerw. No. Ale matkę przełożyłeś na pewno. Tak, tak, tak. Inaczej by nie mogło być. Mm-hmm. Już tu się wygryzają. Tak, to już się już zalewają powoli. Mm-hmm. Kurde, to tutaj będzie silna rodzina z wiosny, chyba już startuje, jak tyle czerwu jeszcze jest. A tu już jest pełna miodzio. Parę komórek czerwiu? No, zależało mi na tym, wiesz, żeby matka z tymi pszczołami przejechały mi te ramki, te półramki, bo je trzymałem w garażu, nie wiem, rok czasu. Mhm. I mało co z nich było jakby udziału, nie? No. A teraz one mi, wiesz, przejechały, że tam żadnego robactwa, żadnego dziadostwa się w tych... Nie? O to chodziło mi. No ale fajnie, nie? Bo się one wygryzą. Tak. I tutaj jest pełno miodzio, nie? No.
żeby mi tam nie chodziła po bluzie, bo potem ją przycisnę. To jest taka, też jest popolana, ale nie jest ciężka. Że tutaj jakby wkładają dopiero co chyba. Do tej środkowej tak sobie jakoś ubzdurały dziwnie. No ale dobrze. To one też się dużo konsumują, bo jest dużo cierpliwości, nie? No, to masz rację. No tam w tych małych chyba też mniej czerwiu, to no, też mniej pokarmienia jest. Czy to będę miał cały pół korpus, będę miał miodu, pół korpus, nie? No. No, myślę, że więcej, bo jeszcze dwa tygodnie gdzieś, myślę, że nawet po kwitniu. No tutaj jest pusto. Dopiero dolewają coś. Dopiero teraz parę dni takiej ładnej pogody jest, nie? Bo wcześniej też były deszcze zimne trochę. Także tutaj muszą trochę jeszcze popracować nad dwoma ramkami. Pół ramkami. Nad tą też muszą trochę popracować, widzę. Tu jeszcze trutowego czerwy trochę. No ale też się wygryzie niedługo, nie? To jest taka ramka w ogóle po tych... Bo ci kapie gdzieś tam z tyłu. Nie, to z trutu chyba, nie? Dziwnie, nie? Tak, trut. No to co? Zostawiamy to, to jak jest? Myślę, że chyba tak trzeba zostawić, bo jeszcze nie dolały do pełna. Zobaczymy, co tam górny. Wydaje mi się, że one... Nie wiem, czy one środkiem po prostu nie idą bardziej, wiesz? Że wiesz, o tym chodzi? Do góry. No zobaczymy. Tyle? Mniej więcej jest za środek. No to dobra. Zostawiamy górę. Zostawiamy górę. No tam myślę, że... Ale tu lekko jest. Także tutaj nie ma co. Coś tam myślę, że jest, ale za dużo rewelacji pewnie nie ma. Tutaj je włożę do środka. Patrz, jak wyszło. Jaka zawiesina? Dajesz, od razu je. Co masz tak powieszały na tej? Na tym. Kółeczki tu jedną. Dobra, tu jedną ramkę im wyciągnąłem, wiesz, bo stwierdziłem, że aż nie miałem dużo miejsca, żeby zalewać, ale tutaj widać, że ramki puste, nie? Tu jest pusto. Więc to, co ty nawet pytałeś, czy mam jeszcze jakieś ramki właśnie takie odbudowane, mówiłem, że nie ma więcej, to stąd nawet można by zawsze zabrać, nie? No, że... Tutaj też jest pusto.